www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mogę rozpocząć od komunikatu? Proszę bardzo, ja chciałem od przysłowia ludowego, ale no to będzie komunikat. To najpierw przysłowie ludowe. Ósma rano, ptaszek kwili, może byśmy coś wypili. No dobrze, dobrze. A co było o no bo u mnie ósma rano i tak mnie do głowy przyszło. Szanowni słuchacze, właśnie uruchomiliśmy zbiórkę na zrzutka.pl/radiownet. Dzięki uzyskanym środkom będziemy mogli dalej rozwijać ideę wolności, uruchamiać kolejne nadajniki, kolejne studia w ciekawych zakątkach Polski i świata. Chcemy być dla was i chcemy być z wami. www.zrzutka.pl/radiownet. Tak to jest, panie redaktorze. Rozpoczęliśmy zrzucanie się na studia nasze, które mają być rozsiane po całym świecie. A, czyli na utrzymanie bieżącej rozgłośni forsa jest, z bieżącej działalności rozgłośni, ale na inwestycje, czyli nowe, na studia rozrzucone po całym świecie, i nowe nadajniki. Ściepę zrobić. I nowe nadajniki. A co to są nowe nadajniki? No, będziemy nadawać w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Łodzi i w Lublinie. Takie są plany. Częstotliwości nowe dostane zostały. Tak, już nadajnik w Szczecinie właściwie jest gotowy do uruchomienia. Może za tydzień, może za dwa. Studio Dziki Zachód bezpośrednio popłynie do radioodbiorników w Szczecinie. Będziemy mogli pozdrowić słuchaczy w Szczecinie. Ale nie tylko. Będziemy mogli reklamy nadawać i w związku z tym taki nadajnik się może zamortyzuje, panie kochany. No, miejmy nadzieję. No bo zasięgi naziemne powodują, że chętniej reklamę kupują. Ci, którzy kupują. Zamortyzowały się wybory prezydentowi Stanów Zjednoczonych, bo dowiedzieliśmy się, że miał dodatkowo $4000 od pewnego pana, który jest związany z Nord Stream 2. Tak, ale to o tym, że z Nord Stream 2 związany, to teraz wypuszczają te informacje, żeby przykryć informację, że syn Bidena, Hunter, dostawał kontrakty w miliardach od Chińczyków. No i dlatego tak Chińczykom zależało, żeby Biden wygrał i dlatego taki jest miękki Biden wobec Chińczyków. Prowadził rozmowę z dyktatorem chińskim, szefem Komunistycznej Partii Chin, Xi, panem Xi, właśnie towarzyszem Xi, i po tej rozmowie dziennikarze go pytają o różne rzeczy, a dziennikarz jeden tam tylko był wpuszczony, prawicowy, na tę konferencję, i on tak siedział, wreszcie jak mu pozwolili zadać, to było ostatnie pytanie, jak już Biden wychodził, wykręcił się napięcie. A czy rozmawiał pan o wirusie z dyktatorem Xi? Nie, nie rozmawiałem. 1,5 godziny rozmowy i o najważniejszej sprawie ani słowa. No z jakiego powodu? No łączymy fakty, szukamy, gdzie jest forsa. Jaka może być motywacja prezydenta amerykańskiego, żeby o czymś nie rozmawiał, co jest tematem trudnym? No czy on nie rozmawiał dla dobra Ameryki, czy nie rozmawiał dlatego, że synek dostał miliardowe kontrakty? Bo statusem przeleciał się samolotem Air Force 2, albo nawet może jedynką wysłali go, bo Obama akurat grał w golfa gdzieś. Lenił się i wtedy wiceprezydent może sobie wziąć samolot ten główny, jedyneczkę, i poleciał i zabrał sobie rodzineczkę, bo może zaprosić kogo chce na pokładzik, i synek pojechał i wrócił, i nagle miliardowe kontrakty Chińczycy z nim podpisali, firmę otworzyli na Wall Streetie. No i teraz wypływają kolejne, no tam była Burisma czy Barisma, ta ukraińska sprawa, gdzie Hunter dostawał pensję, i sam Hunter, syn Bidena, cały czas mówię, w wywiadzie telewizyjnym na pytanie, ale proszę pana, pan był w zarządzie spółki, która ropą się zajmuje, oligarchiczna spółka na Ukrainie. Pan coś o ropie wie, a ten Hunter tak ze szczerością głupka wioskowego mówi, nie, nic nie wiem o ropie, no. No ale no, może o zarządzaniu firmą, jakieś finanse skończyłeś, człowieku, coś umiesz, wykazałeś się gdzieś, coś prowadziłeś, jakieś coś, że umiesz dobrze liczyć pieniądze, dlatego cię może... Nie!
Za nazwisko mnie wzięli, no. No to szczery chłopak. Ojciec jest wiceprezydentem i wzięli za nazwisko, chcieli mieć ozdobę w swojej spółce i tak dalej. No tak. No więc to jest uznawane w Ameryce, bo w Rosji pewnie nie. W Polsce już chyba też nie, że jakiś nepotyzm czy korupcja czy coś. No to nie. Ale w Ameryce to cały czas brzydko wygląda. No to jeżeli z tym, że rodzina robi interesy na miliardach dolarów w momencie, kiedy kto inny jest ważnym urzędnikiem państwowym. Tylko tyle, że to wszystko było wiadomo przed wyborami. Nawet po polsku książka wyszła pewnego amerykańskiego generała, w którym dokładnie opisał podróż Joe Bidena do Chin i te relacje juniora z chińskimi biznesmenami. Tak, ale jest pytanie, komu było wiadomo? Bo tobie było wiadomo, bo się interesujesz i szukasz i szperasz. Mnie było wiadomo, natomiast Amerykanie przez wiele lat mieli zaufanie do swoich mediów i skoro żadna z czterech stacji głównych, jest ich głównych jest pięć, ale żadna z czterech, cztery są lewackie, ABC, CNN, CBS i tamtego, ABC... NBC. CBS, NBC i CNN. To na nich mówimy literówki. Albo mówimy alfabety na nich. I jest stacja Fox. Na kciuku mamy stację Fox, która odstaje od całej reszty. Jeżeli w tych czterech głównych, a CNN na każdym lotnisku jest wyświetlany, o pewnych rzeczach się w ogóle nie wspomina w czasie kampanii wyborczej. Nie wspominano nic o interesach Huntera. Albo lekceważono, że a znowu te z Foxa głupki i ci foliarze w internecie opadają jakieś historie, to ludzie tam, kto by to wie, w każdej kampanii coś tam opowiadają, tam w ogóle nawet nie warto słuchać. Jeżeli taki jest komentarz dziennikarski z czterech głównych stacji, to co mówisz, że było wiadomo, jest w pewnym sensie prawdą, ale w większym sensie nieprawdą. Bo nie dotarło, co z tego, że było wiadomo gdzieś komuś lokalnie i tak dalej i że nawet tamta strona nie ukrywała specjalnie. Co z tego, jak do narodu nie dotarło? A teraz, masowo nie dotarło. A teraz do wyborców dociera? Nie dotarło. No teraz tam dociera, bo już jest przetarte wszystko. No to tam jakoś dociera. No ludzie stwierdzają teraz po miesiącach całych, różne rzeczy docierają. No na przykład narracja sanepidu amerykańskiego była taka sama jak narracja WHO w sprawie, że ale nie tam gdzie jaki wyciek z laboratorium. Przecież jak patrzymy na tego wirusa, to no był ten nietoperz i ktoś zrobił zupę z nietoperza i się nażarł i przeskoczyło na człowieka, no. A wcześniejsza przecież narracja była taka, że ze zwierząt nie przeskakuje na ludzi. Przeróżne były narracje. Teraz, jak już jest pozamiatane, miliony ludzi na świecie pozaszczepiane eksperymentalną szczepionką, to teraz dopiero się mówi, no rzeczywiście chyba wszystko wskazuje na to, że laboratorium. Bo oni mówią, że był mokry rynek. Mokry, bo szlauchem podłogę zmywają, dlatego to się nazywa wet market. I że tam handlowali rąbanką z różnych egzotycznych zwierząt. I że to tamten nietoperz i ktoś zupę tam miał z nietoperzach sobie chciał zrobić, albo z pingwina, nie wiem jak to się to zwierzę nazywa, takie w łuskach. Wygląda jak z filmu Gwiezdne Wojny to zwierzątko. Że to akurat ssak jest i robaki je. I to, że to z tego zwierzątka może przeskoczyło. A jakbyśmy odwrócili kamerę, to tak piechotą niedaleko parę minut jest jedyne w Chinach laboratorium na poziomie 4 gwiazdki, w którym przypadkiem akurat mają całe zbiory koronawirusów, które studiują od wielu lat i tam trzech pracowników w dodatku zachorowało, ich zabrali do szpitala. Ale kamera się odwraca i pokazuje, nie, to tutaj, gdzie tę zupę z nietoperza można kupić. To tutaj, na pewno tu było. No i co? I narracja oficjalna jest taka, że za plecami kamery jest to laboratorium i wiele dowodów poszlakowych wskazuje na to, że no naprawdę bardziej prawdopodobne jest chyba, że to z tego laboratorium, no a nie z tego tutaj, z tego rynku, ryneczku. Bo to też małe dosyć jest. Rachunek prawdopodobieństwa, zdrowy rozsądek nakazywałby, żeby obie teorie równorzędnie traktować, przynajmniej równorzędnie. W tej samej miejscowości dwie rzeczy położone blisko siebie, no przynajmniej równorzędnie traktujmy. Natomiast nie, sanepid amerykański dr Fauci, wybitny kruk,
To on, nie, ale nie kruk ptak mądry, tylko ten, no przekręciarz, takie słowo. You're a crook. Jak ktoś jest dobry prawnik, ale złe rzeczy robi, to na niego kruk mówią. Oszust, miglanc, przekręciarz. No i on opowiadał, że absolutnie, jak przyglądam się przez mikroskop koronawirusowi i tak dalej, to absolutnie niemożliwe, żeby wyciekło z laboratorium. A Joe Biden, a dzisiaj Biden już mówił co innego. A teraz mówią co innego. A teraz już mówią, że no jak się tak przyglądam przez mikroskop, to jednak się to wychodzi na to, że jest bardzo prawdopodobne, że może jednak był wyciek. Ale co to oznacza? Że potrzebna jest trzecia dawka, bo te dwie dawki były na nietoperze, a trzecia dawka będzie potrzebna na laboratorium. To jest ciąg dalszy. Moim zdaniem ważniejszą rzeczą, krok do tyłu zróbmy obaj, jest konsekwencja takich działań. Że władza na przykład nie wie, co mówi, ale coś uważa, że trzeba powiedzieć. To polska władza bardzo często tak robiła w sprawie koronawirusa, że tam nie wiedzieli, co powiedzieć, to zrobimy lockdown, to tu za dwa tygodnie krzywa opadnie. Co powtarzali, przetwarzali informacje. No tak, a potem się podniosła wielokrotnie. I opadła. No i w internecie dostają takie na przykład, jeżeli lockdowny są takie skuteczne, to czemu było ich aż tyle? A jeżeli są nieskuteczne, to czemu było ich aż tyle? Ludzie zaczynają myśleć w którymś momencie. Na początku reagują strachem, władza coś powiedziała, reagują też zaufaniem do władzy, a teraz mamy do czynienia z ogólnoświatowym upadkiem zaufania do tego, co mówi władza. Bo ciągle mówi coś innego od półtora roku. I teraz uwaga, to jest moim zdaniem część chińskiej wojny z nami. Bo w Chinach ludzie karnie wykonują polecenia władzy, niezależnie od tego, czy jej ufają, czy nie. W Polsce za PRL-u, za komunizmu, czy za Stalina ciężkiego właśnie tak to działało. Mogłeś władzy nie wierzyć, ale władza potrafiła i tak terrorem wymusić, żebyś słuchał. Natomiast w społeczeństwach zachodnich to działa inaczej. Jeżeli podważymy zaufanie do władzy, to społeczeństwa nie będą się stosowały do poleceń tej władzy. I to jest najgorsze, bo w którymś momencie władza może krzyknąć pożar. I to będzie pożar prawdziwy tym razem. Ale ludzie już tyle razy słyszeli słowo pożar ze strony ministra czy premiera, że powiedz taki kolejny jak te poprzednie 20 pożarów. I nie zareagują w tym jednym momencie, kiedy powinni posłuchać władzy, już jej nie będą w stanie posłuchać, bo jej dawno temu przestali słuchać i przestali ufać. I to jest niedobry kierunek. Wolelibyśmy, żeby władza nigdy nie kłamała, zawsze mówiła rzeczy wyłącznie ważne i żebyśmy jej w związku z tym mogli zawsze zaufać. I takie marzenia i przemyślenia będziemy mieli słuchając piosenki. Jaka to będzie piosenka? No to z tej knajpy niemieckiej cały czas tam było napisane, znowu żeby... niemieckich? Ta szafa grająca. Nie, ta szafa grająca, tak. I tam było na niej napisane, no w niemieckiej knajpie mówiłem w zeszłym tygodniu, że było pełno Polek niemieckich, ale jak się przewinęło, to były też fajne utwory country z takich lat 90. powiedzmy. 1990. I było na tej szafie grającej napisane coś, co nie powinno być na żadnej szafie grającej nigdy napisane. Było napisane don't rock the jukebox, czyli nie kopać, nie potrząsać tą szafą grającą. A specyfiką szafy grającej jest to, że jak wrzucisz pieniążek, to on się gdzieś zaczepia i właśnie w normalnej knajpie mojej tutaj na prerii musisz kopnąć w szafę grającą, żeby ta monetka spadła, żeby przeszła przez gardło i żeby uruchomiła śpiewanie.